Tak, jesteśmy na żywo. Dzień dobry. Nazywam się Aneta Pałka, jestem z Shoper i pracuję w dziale PR-u, a ze mną jest Dawid Tymiński i Karol Majchrzak, którzy tworzą część zespołu Dandy Core. Jak się reklamują, jedno z najbardziej dandysowskich miejsc w internecie. Może poczekamy chwileczkę, aż zbiorą się nam widzowie. Ja w międzyczasie zachęcam Dawida i Karola, aby opowiedzieli o sobie kilka słów, a my poczekamy chwileczkę, aż więcej osób do nas dołączy. Pewnie. No to my tutaj stanowimy jedną drugą zespołu Dandy Core. Jest jeszcze oprócz nas, czyli Dawida i Karola, Adam i Piotr, którzy no w tym czasie, kiedy my bierzemy udział w tym spotkaniu, muszą doglądać biznesu i zajmują się wszyscy swoimi sprawami, więc to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby mieć czas na wszystko. I tak jak właśnie wspomniałem, ta dywersyfikacja zadań jest mega ważna. Od 8 lat współtworzymy właśnie jednego z najpopularniejszych blogów, kanałów na YouTube. Już dzisiaj można powiedzieć pełną markę adresowaną do współczesnych mężczyzn, którzy stawiają na dobre, fajne, jakościowe, stylowe rozwiązania na co dzień i razem z nami starają się podnosić jakość tego stylu życia. I podnoszą, co widać, to jest też bardzo budujące, bo wiele osób, które są z nami od lat i gdzieś tam się pojawiają, czy to na naszej grupie na Facebooku, czy to bezpośrednio w wiadomościach mailowych, widać, jak bardzo ewoluują i ten rozwój jest taki też bardzo indywidualny. To nie jest stosowanie pewnych rozwiązań jeden do jednego, takie odtwórcze, ale często dużo osób się inspiruje i znajduje swoją jakąś własną drogę do tego stopnia, że czasem sami się potrafimy nimi zainspirować. No i bardzo ważne jest to, że w grudniu ubiegłego roku postanowiliśmy wznieść naszą działalność internetową na wyższy poziom dzięki Shoperowi także i wydaliśmy samodzielnie książkę Męska szafa, instrukcja obsługi, która do tej pory już zagościła na półkach ponad 3000 osób, czytelników i właśnie platforma Shoper umożliwia nam postawienie swojego własnego sklepu, który od tamtego czasu sukcesywnie rozwijamy. W międzyczasie pojawiły się jeszcze dodatkowe nowe produkty. Cały czas myślimy nad kolejnymi małymi krokami na miarę naszych możliwości. Na ten moment właśnie staramy się dawać coraz więcej tych ciekawych rozwiązań. Więc jeżeli interesuje Was temat męskiego, przemyślanego, jakościowego stylu życia, albo na przykład jesteście znajomymi albo partnerami kogoś, kto mógłby być takim tematem zainteresowany, to serdecznie zapraszamy do nas na dandycore.pl i do wszystkich social mediów, bo naprawdę dużo się u nas dzieje. Też między innymi ze względu na to, że jest nas czwórka, więc co cztery głowy to nie jedna i zawsze więcej tych treści jesteśmy w stanie tworzyć. I co ciekawe, to co my tworzymy często bazuje na tak zwanym crowdsourcingu, czyli de facto odpowiadamy na realne potrzeby osób, które gdzieś tam do nas przychodzą po jakieś konkretne produkty albo rozwiązania. Taką serią, którą zapoczątkowaliśmy, jesteśmy już w połowie, niedługo będziemy w 3/4, jest seria dodatków sezonowych do naszej książki, które pojawiają się w formie cyfrowej i też za pośrednictwem Shopera bardzo fajnie udaje się je dystrybuować. I mamy też jeden projekt w zanadrzu, który na 100% będzie w formie fizycznej, jeżeli chodzi o książkę, i też jest odpowiedzią na coś, czego nie ma totalnie na polskim rynku, a jest w trochę oldschoolowej wersji na rynku zachodnim. Właśnie, powiedzieliście, że tworzycie produkty fizyczne. Ta książka powstała już rok temu, może cofnijmy się do tego czasu. Na początku listopada walczyliście z uruchomieniem i sklepu, i z wdrożeniem tego własnego produktu właśnie do sprzedaży. Może przypomnijcie sobie te uczucia i te wszystkie procesy, które wtedy miały miejsce, i powiecie innym, jak to wszystko wyglądało z waszej perspektywy. To tutaj możemy się odwołać do tego, jak Piotr określa tamten moment i tamten cały proces, czyli taki piękny koszmar. Dużo pracy, dużo wysiłku, dużo emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, kosztowało nas wyprodukowanie tego produktu. No i w momencie takim, kiedy mieliśmy pomysł, no to wszystko było pięknie, tak? Kiedy przychodzi do realizacji, kiedy trzeba angażować także inne podmioty do działania, na które nie do końca ma się wpływ, no to później może się robić problem. Takim głównym momentem, takim przełomowym, w tym negatywnym sensie było to, kiedy zleciliśmy wydruk pierwszego wydania, kiedy udało się zebrać w crowdfundingu potrzebną sumę na właśnie wyprodukowanie 1200 sztuk i kiedy te książki przyjechały do mojego mieszkania, wnosiliśmy je tam, wrzucaliśmy do windy
I, no i sami dobrze wiecie, jak to jest. Kiedy się na coś czeka dobre pół roku, no to towarzyszy dużo emocji, kiedy ten pomysł taki suchy przeradza się w rzeczywistość. Nagle otwieracie tę książkę, a się okazuje, że tam są poklejone strony, źle wydrukowane, dziury i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się tym, że cały pierwszy nakład poszedł do reklamacji i musieliśmy czekać kolejny miesiąc, gdzie mieliśmy już sprzedane ponad 500 egzemplarzy. Ludzie już czekali, dawaliśmy gwarancję, że będzie dostarczone przed świętami. Wszystko zrobiliśmy w takim trybie, żeby to się wszystko udało właśnie zrobić. No i się okazało, że tak czy siak byliśmy opóźnieni o dobry miesiąc w stosunku do pierwotnego planu, co sprawiło, że też dużo okresu świątecznego straciliśmy. No właśnie chciałam powiedzieć, że to był taki gorący okres sprzedażowy, bo przecież no właśnie Black Friday, święta już niedługo, a wy ruszacie z launchem swojego dziecka, swojego produktu. Którego wtedy jeszcze nie mamy, to jest też bardzo ważne. No właśnie, to opowiedzcie też o przygotowaniu samego sklepu, który wtedy też się jednocześnie tworzył. Oprócz tego, że były problemy jeszcze z drukarnią i dostawcami, to tworzyliście na bieżąco sklep. Jak wyglądały wtedy wasze wyobrażenia w zderzeniu z rzeczywistością w zakresie właśnie tego procesu przygotowania już bezpośrednio sprzedaży? Myślę, że Karol, zgodzisz się, że chcieliśmy mieć najładniejszy sklep na świecie i trochę za bardzo się na tym skupiliśmy. Tak, tak, bardzo mocno skupiliśmy się na aspekcie wizualnym, a sprzedaży jest to istotne, ale nie najważniejsze, czego się uczymy. To też jest bardzo w ogóle fajne, choć momentami bolesne, jak wielu rzeczy człowiek uczy się o sprzedaży, nawet jeżeli sprzedaży się uczył, w sprzedaży pracował, to jednak sprzedaż bezpośrednia produktu, kiedy ty jesteś jego właścicielem, kiedy ty jesteś jego pomysłodawcą i musisz go pchnąć w świat kanałami, które sam poniekąd musisz stworzyć z pomocą techniczną innych osób, co prawda, no to są totalnie dwie różne rzeczy od pracy w sprzedaży dla kogoś i bardzo mocno się o tym przekonaliśmy dosyć boleśnie, ale dzięki temu jesteśmy bogaci w doświadczenia, których to błędów też nie popełniamy przy okazji dodatków, które na przykład wypuszczamy. No właśnie po to też to spotkanie, żeby... Przepraszam, że mam przerwę, bo to jest to spotkanie, żeby właśnie ustrzec też innych przed popełnieniem tych błędów. Oczywiście nie da się przed wszystkimi ustrzec, ale też chcemy też pokazać to, że to spotkanie i jakby spotkanie i też proces wdrażania całego sklepu to nie jest tylko mukrowanie i taka piękna historia. To jest też historia, której trzeba naprawdę włożyć dużo pracy. Powiedzcie, od czego zaczęliście więc w związku z tą pracą, z przygotowaniem. Oprócz tego wyglądu, funkcjonalności, których potrzebowaliście, by ten sklep działał. Tak, tutaj może też wspomnę jednej rzeczy, o której rozmawialiśmy ostatnio z Oliwią Tomalik podczas Influencer Live Wrocław. I pamiętam też, to było strasznie ciekawe, kiedy właśnie Oliwia powiedziała, no ja pamiętam, Dawid, że tam były pewne przeboje z tym wdrażaniem, nie byliście do końca zadowoleni, jak z dzisiejszej perspektywy to oceniasz? I rzeczywiście tu się zgadzam z tym, co powiedział Karol, że wyobrażenia to jedno, rzeczywistość to drugie, życie weryfikuje, ale to też dobrze, to nie chodzi o to, że zawsze to się musi równać jakiemuś takiemu wielkiemu rozczarowaniu, ale często to, co my mamy w głowie, może się nie okazać atrakcyjne z perspektywy odbiorców. I na przykład sam też pamiętam, jak prowadziłem zajęcia ze studentami moimi, bo też mam okazję prowadzić właśnie takie zajęcia, to akurat było wtedy w mikrobiznesu i pokazywałem różne sklepy internetowe i pamiętam, na końcu pokazałem im ten nasz właśnie wtedy jeszcze, który tam się dopiero tworzył gdzieś tam i mówiłem tak, no tu jest okej, ale jeszcze dużo będziemy pewnie zmieniać, bo nie jesteśmy do końca zadowoleni. Dla mnie bardzo cenne było to, że wielu z tych studentów, którzy też w tym temacie siedzą, mówią, ale on ma jedną poważną zaletę, których nie mają te, które pokazywał Pan nam wcześniej. On wygląda jak sklep internetowy, bo pokazywałem różne takie fajne, graficzne kreacje, które rzeczywiście były bogate, ale nie do końca przywodziły na myśl od razu temat sprzedaży w internecie. I to mnie wtedy, pamiętam, uderzyło i pamiętam też właśnie wszyscy całą czwórką stwierdziliśmy, że ej, to może nie próbujmy robić najpiękniejszego sklepu internetowego, zróbmy taki, który będzie spełniał swoją funkcję, czyli będzie sprzedawał i będzie tą platformą do sprzedaży. I tutaj rozwiązania zaproponowane też przez waszych ekspertów, na które natrafiliśmy, były bardzo, bardzo dobre. W związku z tym właśnie udało się dosyć szybko w tym momencie, w tym czasie, od momentu otrzymania już gotowych fizycznych egzemplarzy książki, wdrożyć właśnie ten temat taki, że on był funkcjonalny i szybko weszliśmy właśnie w ten temat, który może się wydawać najprostszy, czyli sprzedaż, ale jest tak naprawdę w istocie najtrudniejszy. Tak, czyli gdybyście mieli odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonalność, czy estetyka, tutaj odpowiedź byłaby jasna jednak.
Tak, zdecydowanie funkcjonalny, ze względu na to, że sklep, który jest tylko i wyłącznie estetyczny, ale na przykład ciężko odnaleźć pewne informacje o produkcie, albo droga do finalizacji koszyka jest trudna, zagmatwana, pewnej jakby nie ma możliwości zmiany pewnych rzeczy i tak dalej, to bardzo wiele osób, że tak powiem, zniechęca do zakupu. Najlepiej sobie popatrzeć, ile jest porzucanych koszyków według statystyk, poczytać trochę o tym i z czego to wynika. Jeżeli człowiek nie będzie przekonany i nie będzie poprowadzony praktycznie rzecz biorąc za rękę prostą, łatwą i przyjemną drogą do wydania jednak swoich często ciężko zarobionych pieniędzy, to się na to nie zdecyduje. No bo co z tego, że produkt może być mu potrzebny, może mu się podobać i tak dalej, skoro droga do niego jest kręta i niespecjalnie przekonywująca i może rzutować to bezpośrednio na produkt, co też jest takie niejako podświadome, ale należy brać to pod uwagę, że możecie zrobić najpiękniejszy sklep, jaki istnieje, ale funkcjonalności będą kulały, to będzie rzutowało na wasz produkt albo usługę. Oczywiście, czy, biorąc pod uwagę te opinie i studentów, o których wspomniałeś, Dawid, i pewnie też swoich klientów, wdrożyliście pewnie kilka zmian. Jakie to były zmiany? Czy pamiętacie może to, co od tej pory zmieniło się, czyli od roku w waszym sklepie? Bo z tego, co pamiętam, wygląda i działa zupełnie inaczej. Tak, no na pewno jest ważne to jeszcze tak nawiązując do tego wcześniejszego tematu, żeby rzeczywiście na początku obniżyć swoje oczekiwania wobec perfekcjonizmu całego tego projektu i wypuścić taką pierwszą wersję, nawet jeżeli ona będzie low-fi, a później dopracowywać te szczegóły, bo przychodzi na to często czas później. Też widzimy na przykład właśnie, jak reagują klienci, co im się podoba, co im przeszkadza. I dla nas na pewno takim ważnym elementem było wprowadzenie modułu opinii, który sprawił, że zyskaliśmy ten social proof, który jest też bardzo ważny, no bo jak wielu ludzi ufa opiniom, to też jest podstawa w ogóle influencer marketingu, tak? Kiedy Przepraszam, bo mam tutaj tak, przygotowując się do naszego spotkania, też sprawdziłam, 95% osób, które kupują w internecie, czyta przed zakupem te opinie. To jest większość zatrważająca. I te opinie są dla nich niezmiernie ważne. U was ten moduł znajduje się na samym dole strony głównej, tak żeby podpowiedzieć innym i zachęcić też do obejrzenia, jak to wygląda właśnie u was w sklepie. No tak, i sam ten proces zbierania opinii też jest bardzo, bardzo fajny, bo jest automatyczny i te opinie są autentyczne, prawdziwe, potwierdzone zakupem i rzeczywiście no daje to taki boost tym osobom, które są niezdecydowane. My mamy to szczęście, że większość ludzi, którzy trafią do naszego sklepu, to nie jest tak, że my ich musimy rozgrzewać od zera. Ale czasami się takie osoby zdarzą, bo to czy poprzez SEO, czy przez jakiś przypadkowy materiał, nie mają tej zbudowanej relacji. Wtedy takie opinie są w stanie nas uwiarygodnić, że rzeczywiście te produkty przychodzą fajnie zapakowane, są same w sobie dobre, że szybko jest wysyłka, bezproblemowa obsługa, dobry kontakt też z supportem, który wykonujemy we własnym zakresie, ale to też jest fajne, też taka ciekawa sytuacja, kiedy czasami są jakieś problemy, tam no się zdarzają z firmą kurierską, czy z czymś tam, kiedy dzwonimy sami i ludzie są mega zdziwieni, że to sami twórcy do nich dzwonią. To nie jest właśnie, czy też postawiliście na taką obsługę klienta bezpośrednią, nie angażujecie w to żadnej zewnętrznej firmy, a stawiacie na ten kontakt bezpośredni. Dzięki temu też pewnie sami wiecie, co zmienić, co poprawić, a co zostawić w takiej formie, w jakiej istnieje. Wasz biznes też jest oparty na waszej społeczności. Oparliście właśnie swój sklep i sprzedaż na niej. Powiedzcie, czy jest jeszcze w ogóle miejsce w blogosferze albo w ogóle w internecie i w tej sferze twórców na inne podobne pomysły? Czy ktoś, kto zaczyna w tym momencie tworzyć, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy właśnie pisać bloga, ma jeszcze jakiekolwiek możliwości do tego, żeby wcisnąć się w ten gęstą, w tą gęstą machinę taką osób, które już tworzą własne biznesy i tworzą też i budują społeczność? No jak najbardziej. Gdyby to nie było możliwe, to dawno temu cały ten biznes by upadł i nie pojawiliby się nowi twórcy. Kluczem do sukcesu tak naprawdę jest znaleźć, zupełnie tak jak przy tworzeniu produktu, coś, co daje odpowiedź na realne, uświadomione mniej lub bardziej potrzeby ludzi,
i zacząć po prostu tym iść, ewentualnie przekonywać do siebie ludzi emocjami, jakąś wartością dodaną, bo bez sensu jest wynajdować koło na nowo. Jeżeli ktoś teraz chciałby, patrząc na naszą branżę, zrobić kolejnego bloga, kanał i tak dalej o tak zwanej klasycznej męskiej elegancji czy o absolutnych podstawach męskiej mody, no to faktycznie mogłoby mu być ciężko wbić się w tą niszę jednak, bo i tak moda męska jest trochę niszą w polskim internecie. Ale jeżeli ktoś się reprezentowałby sobą, unikalny styl, totalnie inne podejście i gdzieś tam przemycałby dodatkowe treści, które są związane z absolutnymi podstawami, no to jak najbardziej myślę, że jest to mniej lub bardziej gotowy przepis na sukces. W przypadku tego zawsze, tak jak w przypadku sprzedaży, tak w przypadku sprawdzania tego, na co można po sobie pozwolić, działając w e-commerce i tak dalej, z podstawą jest research. Trzeba znać standard rynkowy, żeby wiedzieć, co można zrobić lepiej, a co można zrobić inaczej. I czy to ma w ogóle rynkowe uzasadnienie. To jest pierwsza podstawowa sprawa, której często wielu twórców początkujących nie robi, a później się nagle mogą zorientować, że ktoś wykorzystuje ich koncept, który im się wydawał tak bardzo unikatowy, a szybki, pobieżny research, taki nawet desktopowy, mógłby pokazać, że już jest na przykład, nie wiem, 5 twórców, którzy tworzą od 10 lat. Wtedy no, trzeba się poważnie zastanowić, czy jesteśmy w stanie, mając te 10 lat straty do tych osób, jesteśmy w stanie odbudować, być lepszą wersją nich niż oni sami. Raczej to jest mało prawdopodobne. Ale czy uważasz, że to unikatowo? To po prostu pokazuje, bo myślę, że teraz jesteśmy w stanie wymienić, co prawda nie będziemy tego robić, bo myślę, że to mogło być niemiłe dla części twórców, ale 7-8 osób, które zaczęły tworzyć w momencie, kiedy już pewne tematy były totalnie oklepane, rozegrane, części rynku były zajęte i te osoby próbowały tworzyć dokładnie to samo, tylko z inną twarzą. Tak naprawdę gdybyśmy pewne sylwetki i materiały zostawili bez twarzy i w Photoshopie tylko je doklejali, to nikt by się absolutnie nie zorientował. I te blogi często po roku, maksymalnie dwóch upadały, kończąc na przykład z 10 wpisami i niefunkcjonującym już kontem na Instagramie, które się na przykład zmieniło w konto totalnie lifestyle'owe albo po prostu takie zwykłe. Czyli ta unikatowość, a jednocześnie jakość treści, które dostarczają twórcy, plus właśnie zaangażowanie w promocję zapewne, bo pewnie to też jest bardzo ważny element w przypadku sprzedaży produktów. Wy polegacie na promocji w waszych kanałach społecznościowych, nie tylko, ale które właśnie z nich tworzą taki trzon sprzedażowy w waszym przypadku? To uwaga, to odbiję pytanie. A jak, Aneto, ty myślisz, który z kanałów jest najlepiej konwertującym w kontekście sprzedaży u nas? I mogę wymienić, to jest Facebook, to jest grupa na Facebooku, Instagram z Insta Stories, blog, YouTube i newsletter. Tutaj powiedziałabym, że newsletter. Okej, to bardzo dobrze, bo wiele osób postawiło już dawno krzyżyk na mailingu, a w świecie zmieniających się algorytmów, obcinanych zasięgów i tak dalej, newsletter jest bardzo ciekawą formą, którą serdecznie polecamy, bo ma zupełnie inny charakter, jest taka bardziej intymna. Jeżeli ktoś już rzeczywiście decyduje się na dopisanie do tej listy mailingowej, to zazwyczaj ma jakąś motywację, czy to będzie jakiś ciekawy lead magnet, jakaś dodatkowa ciekawa treść, czy właśnie zapowiedź, że niezależnie od tego, czy Facebook będzie chciał, żeby ta osoba dotarła do tej treści naszej, czy nie, to my ją powiadomimy mailowo, będzie mogła sobie to odpalić. I wyniki newslettera, kiedy jest on prowadzony fajnie, posiada ciekawą, unikalną wartość, jest ładny, estetyczny, my korzystamy z takiego systemu, który pozwala robić ładne newslettery i one tam rzadko kiedy wpadają do tych dodatkowych zakładek, sprawia, że newsletter jest piekielnie konwertującym medium w naszym przypadku. Dlatego, że nie jest tekstualny, tak jak na przykład social media. Social media przeglądamy bardzo szybko, chłoniemy w jednym momencie mnóstwo informacji. Mamy banery po jednej stronie, wyskakujące wiadomości od ludzi po drugiej stronie, po środku jeszcze się coś dzieje i u góry i na dole tej treści, na której teoretycznie powinniśmy się skupić, bo jest to treść reklamowa albo dodana, i tak coś będzie rozpraszało naszą uwagę. A tak jak Dawid powiedział, w momencie, kiedy ktoś sam się zdecydował na dopisanie do tego newslettera i dostaje maila, to maila najczęściej jednak odbieramy wtedy, kiedy mamy czas. Social media przeglądamy nawet wtedy, kiedy nie mamy czasu. Robimy to mimowolnie, a raczej nie korzystamy w maila w taki sposób. Dlatego mądrze złożony mail newsletterowy jest niesamowitym narzędziem sprzedażowym i ogromnie będziemy go polecać. Czyli też planowanie i taka strategia na komunikację wydaje się być ogromnie ważna w przypadku każdego sprzedawcy w sklepie internetowym. Co sądzicie? Tak, i przede wszystkim bardzo istotne jest to, żeby stworzyć sobie mnóstwo punktów styku z potencjalnym odbiorcą, bo nawet jeżeli byśmy mieli
piękny newsletter, najlepsze tytuły tych maili i tak dalej, to nic by nam nie dało, gdyby ktoś nie zetknął się z nami na przykład w 5 różnych miejscach i to by przekonało go do tego, że a może jednak warto zajrzeć, a może jednak warto dać swoją informację, bo może będzie się gdzieś tam chowała za tym wartość dodana. To w teorii sprzedaży jest chyba, że potrzeba od 5 do 7 punktów styku, żeby osobę, która nie wie absolutnie nic o danym produkcie, przekonać do tego, żeby go kupiła. I tutaj myślę, że się to sprawdza. Więc sprzedaż to jest po prostu zmasowany atak informacyjny, który musi się liczyć z tym, że istnieje tak zwana ślepota banerowa. Części reklam po prostu nie zauważamy. Części rzeczy nie zrozumiemy, że są one reklamą, albo celowo po prostu je pominiemy, bo nie chcemy tej reklamy. Dlatego trzeba po prostu między tym kluczyć, ale nie po to, żeby kogoś oszukać, tylko żeby komuś powiedzieć, słuchaj, to jest takie, a nie inne, być może ci się to przyda, albo jeżeli jesteś w takiej sytuacji w życiu, że to albo tamto, to mamy dla ciebie gotowe rozwiązanie. No właśnie, mailing to trochę inny sposób komunikacji, natomiast social media rządzą się swoimi prawami, tak jak powiedzieliście. Czy jest któryś kanał, na który skupiacie bardziej uwagę, jeśli chodzi o właśnie promocję książki? Mówię o social mediach, jakby poza newsletterem. Jak to robić dobrze? O, może tak, to taka rada też dla innych, którzy nas słuchają i chcą wiedzieć. Jeśli chodzi o skupienie się w przypadku promocji książki, to wydaje mi się, że to byłoby nadużyciem z naszej strony, jeżeli byśmy powiedzieli, że któryś z tych kanałów wykorzystujemy najmocniej. Staramy się wykorzystywać wszystkie. Jesteśmy bardzo mocno wyczuleni na to, że nasza społeczność jest określona. W większości przypadków te osoby, które nas śledzą bardzo regularnie, już są naszymi klientami, w sensie już kupiły na przykład naszą książkę, czy e-booka, czy dodatki, więc też musimy być bardzo mocno wyczuleni na to, żeby nie przegrzać jakby ich uwagi, bo w momencie, kiedy to jest na przykład te kilka tysięcy osób, które stale dostają informacje, że kupcie, 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 mogą się zniechęcić. Więc tutaj bardzo trzeba być wyczulony właśnie na to, żeby nawet jeżeli te informacje się pojawiają, takie właśnie typowo reklamowe, żeby one były dobrze opakowane, żeby były kontekstowo dobrane. No i tutaj na pewno bardzo ważną sprawą, którą na marginesie można wspomnieć, jeżeli dla kogoś te 5-7 punktów styku jest przerażające i myślisz sobie, Boże, aż tyle muszę zrobić? No można tę drogę skrócić, jest bardzo prosta sprawa i bardzo prosty sposób na to, się nazywa content marketing. W sensie takim, dlaczego u nas 500 osób zaufało nam w ciemno, gdzie mieliśmy tak naprawdę tylko 3 wizualizacje, mieliśmy informację, co będzie w książce, niedetaliczną, mieliśmy informację, ile będzie stron, jaka będzie okładka, jakie będą kolory i tyle. I 500 osób zdecydowało się nam zaufać w ciemno, wpłacić nam prawie 30 tysięcy złotych na coś, co tak naprawdę w tamtym momencie jeszcze nie istniało. Dlaczego? Bo ludzie bardzo często myślą asocjacyjnie, w sensie jeżeli jest tak zwany podstawowy błąd atrybucji, on jest stosowany w reklamach, że jeżeli mamy Leonardo DiCaprio z określonym zegarkiem, to jak sobie kupimy ten zegarek, to może będziemy trochę tak jak Leo, albo lubimy Leo, to może lubimy ten zegarek, nie? I tutaj sytuacja jest bardzo prosta, jeżeli jest ktoś, kto przez 8 lat tworzył rzetelny, fajny content w internecie, on mi pomógł, on się na coś przydał, on pozwolił mi osiągnąć konkretne rzeczy, rozwiązać pewne konkretne problemy, to czemu mam nie ufać tym 4 facetom, że mi nie dostarczą ciekawego produktu książkowego? I tak bardzo często się dzieje, więc tak naprawdę w naszej strategii wizerunkowej, którą realizujemy tak od pół roku gdzieś powiedzmy, praktycznie każda nasza działalność jest zakotwiczona też sprzedażowo i każda działalność jest nastawiona na to, żeby budować nasz wizerunek i wizerunek naszych produktów. A to, że to nie jest tak często mocno widoczne, to postrzegałbym za naszą zasługę i za po prostu dobrą sprawę, że sprzedaż nie musi być nachalna, żeby była skuteczna. Właśnie o tym samym chciałam powiedzieć, że nie warto czasami być zbyt nachalnym, żeby sprzedać, bo pomysł się liczy. Natomiast gdybyście mieli powiedzieć, bo mówiliście już i o samym produkcie, i o pomyśle na jego sprzedaż, to co jest ważniejsze? Gdybyście mieli teraz tak podsumować, zastanowić się nad tym, co w sprzedaży internetowej zyskuje bardziej? Czy trzeba mieć pomysł, czy taki produkt, który, no, który sam się sprzeda w zasadzie? Oj, nigdy się produkt sam nie sprzedaje. Sam się nie sprzeda. Podstawowym błędem w myśleniu o sprzedaży jest to, że jeżeli mam produkt do sprzedaży, to już sprzedaję. Nie, no wtedy masz po prostu produkt, który leży na kilku paletach na magazynie i absolutnie nic się z nim nie dzieje. Właśnie przez to, że zasięgi są obcinane. W sensie tutaj bardzo wiele rzeczy składa się na to, że produkt sam nigdy nie będzie się sprzedawał. On musi mieć po prostu odpowiednią ekspozycję. I trochę nawiązując do tego, co mówił Dawid o tej ilości kontentu, którą my tworzymy, to często ludzie są w stanie wybaczyć bardzo wiele reklam, ewentualnie to, że jakaś reklama się powiela, w momencie, kiedy dostają coś w zamian. Czyli jeżeli, powiedzmy, robilibyśmy
5 wpisów na blogu w gorącym okresie sprzedażowym, z czego 4 byłyby o tym, że kupcie naszą książkę, a jeden byłby wiedzowy, kontentowy i tak dalej, no to prawdopodobnie zrazilibyśmy do siebie masę osób, ale jeżeli w tym czasie zrobimy ich 10, dodatkowe materiały i tak dalej, i tak dalej, i tam gdzieś między wierszami bardzo nienachalnie wpleciemy reklamę, ale ona będzie tam za każdym razem, to prawdopodobnie będzie to lepiej działało. Więc produkt przede wszystkim musi być przemyślany. Czy ktoś go potrzebuje tak naprawdę, czy on rozwiązuje jakieś problemy, i no i to jest absolutna... Ja zdecydowanie rozwiązuje problem męskiej szafy, co widać już w tytule. Tak, no właśnie też sam tytuł mówi o tym, w jaki sposób ten problem męskiej szafy jest rozwiązany. W sposób prosty, taki, że nie trzeba się zastanawiać nad tym, jak z tej książki korzystać i w ogóle co zrobić dalej. Ona jest w pewien sposób łopatologiczna, można by wręcz powiedzieć, plus wykorzystuje kilka fajnych trików, tak jak ten indeks na końcu, czy ikonograficzne informowanie o pewnych rzeczach, które już zaczyna być trendem, bo dostrzegamy w publikacjach, które zaczynają się pojawiać w naszej branży, że inne osoby też zaczynają wykorzystywać tą ikonografikę, której wcześniej nie było, a ona informuje o pewnych rzeczach, więc jest to taki trochę szwajcarski scyzoryk w modzie męskiej. I tutaj bardzo ważne jest to, że ta książka jest wynikiem nie tylko naszych eksploracji wiedzowych w ramach prowadzenia działań content marketingowych, influencerskich w internecie, ale też jest pewnego rodzaju przekuciem naszych doświadczeń sprzedażowych, które mamy, czy chociażby z pracy z klientami indywidualnymi, tak zarówno ja, jak i Karol mieliśmy kilka lat spędzonych na bezpośrednim froncie sprzedażowym w męskich markach, ale także pracy z klientami indywidualnymi. I to jest bardzo ważne, że jeżeli się myśli tą kategorią tego problemu, który chcemy rozwiązać, no to Michał Szafrański często o tym mówi, no guru sprzedaży, self-publishingu i tak dalej, mówi, że biznes to jest sztuka zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów lepiej niż inni po prostu. Więc trzeba sobie pomyśleć, jaki problem mamy do rozwiązania. Tutaj było tak, że jest wiele książek, które traktują o męskiej modzie, ale one mają encyklopedyczny charakter. Mężczyzna przeczyta, będzie wiedział, jaka jest historia garnitury i tak dalej, ale może mieć problem później, żeby samemu pójść do tego sklepu, kupić odpowiednie rzeczy i się dobrze ubrać. I z takiego założenia wyszliśmy, że jest wiele osób, które chcą to robić, ale one nie mają czasu na to, żeby wertować encyklopedię, sprawdzać po prostu pasę tomiszcza historii mody. One potrzebują wiedzieć, co kupić, żeby efekt był jak najszybszy, jak najlepszy i jak najbardziej atrakcyjny cenowo. I bez cienia przesady uważamy, że nasza książka jest idealnym narzędziem dla takich właśnie osób. Co te 3000 sprzedanych egzemplarzy, to mówię, że to jest historii, które właśnie dobrze to pokazują. Ta liczba sprzedanych egzemplarzy to na pewno bardzo dobrze pokazuje i udowadnia, że robicie to lepiej niż inni. Natomiast jeszcze jakby konkludując to porównanie, czy produkt, czy promocja, macie doskonały produkt, czy inwestujecie dodatkowo jeszcze w promocję oprócz swoich kanałów sprzedażowych? Cały czas. To jakby pewnych rzeczy my na przykład nie jesteśmy w stanie zrobić, mimo że mamy doświadczenie agencyjne, doświadczenie też, jeżeli chodzi o wykształcenie, związane z marketingiem, no ale marketing to też jest sprzedaż, nie ma się co oszukiwać i chować za jakimiś wielkimi frazesami, że to wcale nie chodzi o sprzedaż. I są pewne rzeczy, które trzeba śmiało sobie powiedzieć, że ktoś jest w stanie zrobić to lepiej. Jeżeli ktoś jest w stanie lepiej od nas rozpisać kampanię na Facebooku czy kampanię Google Ads, to po prostu należy dać mu pieniądze, żeby to zrobił. Tylko na bieżąco trzeba weryfikować efekty tego, bo czasem osoby mogą potrafić sprzedawać produkt X za pomocą tych kampanii, ale do produktu Y już mogą mieć nie najlepsze podejście. I na przykład, jeżeli się nie będzie sprawdzało na bieżąco tego, żeby pewne kreacje się zmieniały szybciej i tak dalej, to trochę ta promocja może przeżyć nam pieniądze, które mogliśmy zainwestować gdzieś indziej, albo w lepszy sposób, ale nadal warto jest korzystać z pomocy ekspertów. To podsumowując trochę jeszcze, tak wracając do tego twojego bezpośredniego pytania, to nie ma opozycji, w sensie produkt musi być super i promocja też musi być super, odpowiednia do produktu, więc to są jakby dwa elementy tego samego, na przykład, nie wiem, jeżeli byśmy powiedzieli, że mamy produkt, planowanie i promocję, no to są elementy tego samego statywu. Jeżeli jeden wyjmiemy, to nam się wszystko wywróci. Więc na pewno rada taka na początek byłaby, żeby nie pomijać tematu promocji już na etapie produkcji produktu. Bo było tak, że my tak się mocno skupiliśmy na tym, żeby dowieść jak najlepszą jakość produktu, że później już nam trochę brakło pary na to, żeby zaplanować sobie promocję i sprzedaż tą bezpośrednią. A tak jak Karol wspominał, sprzedaż jest trudna. Nawet jeżeli macie wyselekcjonowaną grupę odbiorców,
to może być bardzo ciężko do nich dotrzeć, no bo oczywiście jak sobie robimy segmentację klientów, to naturalne jest to, że jest część niewielka osób, które będą takimi ambasadorami, jakie mają love marki typu Apple na przykład, którzy potrafią stać w tych kolejkach kilkadziesiąt godzin, żeby dostać najlepszą ofertę na najnowszy produkt i są tymi early adopterami tak zwanymi, czyli tymi, którzy właśnie muszą mieć nowość. Później jest cała grupa, którą trzeba rzeczywiście mozolnie przekonywać do tego, że nasz produkt jest dobry i jest bardzo duża grupa osób, często można się zaskoczyć jak duża, która może być nim w ogóle nie zainteresowana, bo na przykład jest dla treści cyfrowych, które są dostępne za darmo i niezwykła płacić za wiedzę, tak? I uświadomienie sobie tego, właśnie włożenie trochę pracy w to, żeby się przygotować na to, że tak po prostu jest, jest prostą drogą do braku rozczarowania w momencie, kiedy się okazuje, że mamy super produkt i jest taka euforia, która nas niesie i nagle się okazuje, produkt się nie sprzedaje. Przy sprzedaży i produkcji jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, która jest niesamowicie ważna. Należy zrobić wstępne rozeznanie, ile danego produktu może się sprzedać, ile należy go produkować i no trochę obniżyć tak. tą ilość. Należy dać sobie na wszystko więcej czasu, niż wydaje nam się, że jest to absolutnie niezbędne. Nawet na najprostsze rzeczy, które teoretycznie mogą być zrobione z dnia na dzień, dajmy sobie 3 dni marginesu błędu. Na coś, co może się opóźnić o tydzień, dajmy sobie 2 do 3 tygodni marginesu błędu. Rozciągnijmy sobie cały proces w czasie i lepiej jest zrobić wszystko wcześniej i być gotowym do startu wcześniej, ewentualnie dopracować pewne rzeczy, niż powiedzieć, a damy radę i tak dalej. W sensie, my daliśmy radę. To jest trochę cud, że daliśmy radę, że po drodze nie wydarzyły się różne dziwne, straszne rzeczy. A było bardzo blisko. Było bardzo, bardzo blisko do tego. Więc nie polecamy nikomu takiego maratonu, który przebiegliśmy sprintem. No tak. Tak naprawdę, bo to był maraton, który powinniśmy biec pięknym koszmar. Tempem, piękny koszmar, a my go przebiegliśmy sprintem, praktycznie widząc swoje płuca na chodniku na końcu. No ale efekt mimo wszystko jest bardzo dobry. Mówimy cały czas tutaj o trudnościach, bo jednak one są no nieoczekiwane czasami, tak jak mówicie, to planowanie trochę odbiega od rzeczywistości w przypadku zakładania i sklepu internetowego i w przypadku tworzenia własnego produktu. Mówiliście, że czasami lepiej oddać pewne procesy w ręce specjalistów. My jako platforma 360 stopni mamy też w swojej ofercie właśnie usługę Shopper Kampanii, która oferuje takie reklamy specjalnie przygotowane pod konkretną branżę, pod konkretnego klienta i konkretny sklep oczywiście. Także jest to jedna z metod wypełnienia tej luki, której no, nie zawsze mamy taką umiejętność po prostu znania się na wszystkim i te reklamy mogą zostać po prostu powierzone w dobre ręce. Bardzo dużo mówicie o źródłach własnej wiedzy. Powiedzcie, skąd ją czerpiecie, bo nasi klienci oczywiście mogą czerpać informacje o tym, jak zbudować sklep z naszego uniwersytetu, mamy pakiet nagrań, natomiast co jeszcze warto sprawdzić przed uruchomieniem tego pierwszego własnego sklepu internetowego? Bardzo ważne jest to, że w dzisiejszych czasach wiedza leży na internetowej ulicy, ale nie wszyscy chodzą właściwymi ulicami, są w stanie ją podnieść. Jest wiele takich ciekawych naprawdę blogów, stron, platform kontentowych, które oferują praktycznie większość know-howu, który jest potrzebny do rozpoczęcia swojej przygody z internetowym marketingiem, z właśnie ze sprzedażą i tu nie ma problemu, ale coraz więcej jest też bardzo fajnych, płatnych narzędzi, jak na przykład wszelkiego rodzaju webinary i kampanie, konferencje całe, które są poświęcone temu tematowi. I jeżeli miałbym wskazać, no to tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie, czy, bo to zawsze tak jest i tak jest w przypadku ubrań, tak jest w przypadku każdego innego produktu i tak jest w przypadku wiedzy. Zależy, czego mamy więcej, czy mamy więcej czasu, czy mamy więcej pieniędzy. Jeżeli mamy więcej czasu, to możemy poświęcić naprawdę mozolne godziny na to, żeby przeszukać ten internet, przefiltrować, posprawdzać, pokompilować sobie tę wiedzę i mamy. Jeżeli tego czasu nie mamy, bo na przykład nas goni temat, ale mamy jakieś środki, które możemy wykorzystać, to warto skorzystać z tych narzędzi płatnych, z webinarów, z pewnego rodzaju mentoringu także, który większość chociażby twórców, którzy w tym temacie działają, polecają. Jeżeli nie będzie to postrzeżone za jakąś kryptoreklamę wielką, to mamy do polecenia jednego naszego znajomego twórcę, który robi świetne tematy i właśnie niedawno odpalił kampanię. Jest to Bartek Popiel,
który właśnie no, dał tak mięsny kawał wiedzy kilka dni temu, że serdecznie, serdecznie polecam. Dotyczący sprzedawania produktów cyfrowych, to jest też w ogóle no super. Właśnie, bo w waszym asortymencie są też e-booki, sprzedajecie takie zestawy, właśnie książka fizyczna z e-bookami. Powiedzcie, czym się różni promocja, czy macie jakieś takie cechy, które możecie wskazać właśnie w różnicach dotyczących promocji na przykład samego produktu cyfrowego i fizycznego. Czy z perspektywy właściciela sklepu internetowego ma to jakiekolwiek znaczenie? Zanim oddam Karolowi głos, to powiem tylko tyle, że sprzedawanie produktów cyfrowych, mimo tego, że wydaje się mega łatwe, jest o wiele trudniejsze niż sprzedawanie produktów fizycznych, w mojej ocenie, i różni się tak naprawdę wszystkim. Różni się podejściem, produkcją tych produktów, różni się odbiorem przez odbiorców, ale się zapętliłem nieładnie. Nieważne. Ważne jest to, że w przypadku takiej branży, w jakiej my się poruszamy, która jest oparta jednak na rzeczywiście klasycznych produktach, branża estetyki, tak, no nie na darmo jest sytuacja taka, że nasza książka jest bardzo bogata w tej warstwie wizualnej, bo chcieliśmy taką wartość dostarczyć naszym odbiorcom, żeby ona nie tylko była merytoryczna, dawała fajne rozwiązania, ale żeby była ładna sama w sobie, tak? A w przypadku produktów cyfrowych pojawia się jeden główny problem, jakim jest postrzegana wartość odbiorcy, i myślę, że Karol możesz tutaj powiedzieć więcej na ten temat, bo mocniej siedzisz też w temacie researchu właśnie tych nastrojów naszych odbiorców. No tak, bardzo dużo osób mówi, w sensie to się pojawia w komentarzach bezpośrednio pod produktami, które zaczynają sprzedawać, że kurczę, chłopaki, super, ale to jest e-book, to mnie nie przekonuje, dajcie mi znać, jeżeli to wyjdzie w papierze. I wykonujemy teraz pracę już nad trzecim dodatkiem i te komentarze znowu się na 100% pojawią. Oczywiście my obiecaliśmy gdzieś tam ludziom, że jeżeli będzie odpowiednia sytuacja i tak dalej, to kompilacja 4 dodatków, kiedy one już będą gotowe, w jednej formie książkowej się pojawi. Aczkolwiek, co jest ważne przy produkcie cyfrowym, że wbrew temu, co jest w trendzie, bo niektóre branże mogą sobie na to pozwolić, my sobie absolutnie nie możemy na to pozwolić, nie należy schodzić z jakości i przede wszystkim warstwy wizualnej. Książki nasze w formie elektronicznej są składane dokładnie tak samo jak książki papierowe. One mają ten sam poziom grafiki, fonty są tak samo odpowiednio dobrane i tak dalej. Nie ma tam takiego uproszczenia, które bardzo wiele osób sugeruje w przypadku e-booków, że wcale nie trzeba na to wydawać takich pieniędzy na skład, tam nie musi być żadnych wodotrysków i tak dalej. Otóż fajnie by było, gdyby jednak były. Plus nasze e-booki zawsze w przypadku całej kampanii i wszystkiego, co jest wokół ich sprzedaży, mają wartości dodane. Książka praktycznie nie musiała mieć dodatkowego kontentu, bo produkt fizyczny niesie estymę trochę samą w sobie. Produkt książkowy w formie fizycznej ma pewną taką estymę, pewną nobilitację trochę i tak dalej. E-book tego nie ma. Dlatego przy e-booku my mamy coś, co Dawid bardzo ładnie nazwał, to się nazywa contentogedon. Zarzucamy po prostu ludzi contentem, który też często w momencie, kiedy ktoś e-booka dostanie, jest w odpowiedni sposób poukładany i wszystko jest w jednym miejscu, co się dotyczy na przykład jednego sezonu, więc myślisz, że kupujesz jeden produkt, ale w zamian dostajesz produkt dodatkowo wypełniony treścią, która na przykład na blogu nie zawsze się pojawia, albo jeżeli się pojawia, to nie jest aż tak poukładana, jak zrobiliśmy to specjalnie pod kątem naszego odbiorcy w dodatku cyfrowym. I tutaj właśnie bardzo ważne jest wspomnienie to, że ta różnica w tym postrzeganiu wartości, jeżeli załóżmy, klient ma zapłacić 59 zł za książkę fizyczną, która jest wydana tak jak nasza, to on widzi wartość w samym tym wydaniu. I tam treść oczywiście fajnie i tak dalej, ale to wydanie, że jest twardoprawa, że ten papier taki fajny. Tak, odbiór jest zupełnie inny. I o wiele trudniej jest taką osobę przekonać do tego, że tak naprawdę e-book powinien kosztować tyle samo, bo ta wartość jest taka sama, tylko zmienia się nośnik. I tutaj ciężko jest przekonywać właśnie ludzi często do tego niefizycznego nośnika. No samo to, że w przypadku książki fizycznej byliśmy w stanie na wstrzyknięcie sprzedać, gdzie ona kosztowała no sporo, bo to 59 zł to na rynek wydawniczy to nie jest standard. Książki do 50 zł zazwyczaj, tego formatu w takiej ilości stron i tak dalej są, nie? Więc mieliśmy droższy produkt, droższą przesyłkę w ogóle, a byliśmy w stanie przekonać 500 osób. W przypadku książek tych właśnie cyfrowych mamy około 10% jeszcze na stan sprzed powiedzmy kilku miesięcy, czyli w pierwszego dodatku sprzedaliśmy 250 sztuk, a drugiego 300, co daje nam 10% ogólnie tego całego nakładu, tak? No to jest mało w stosunku do tego, ale dla nas i tak to było dużym zaskoczeniem, bo ja przyznam szczerze, z drżącym sercem włączałem kampanię tego e-booka, bo ja mówię, jak się 50 sprzeda, to będzie super, tak?
że tak nie mieliśmy pełnego przekonania co do tego produktu. A okazało się, że rzeczywiście wiele osób się zdecydowało, no i teraz nawet niektóre osoby już nas tam szturchają, kiedy zima, więc rzeczywiście warto to zapotrzebowanie kreować i warto jakby dodawać tej wartości właśnie, żeby ta postrzegana wartość przez klienta nie różniła się niczym od produktu fizycznego. No a tak jak Karol wspomniał, tak czy siak prawdopodobnie po wydaniu tego dodatku wiosennego w przyszłym roku wydamy też to w papierze. Dla tych wszystkich, którzy nam powiedzieli, że e-book, o nie, nie chcemy e-booka. Jeśli ktoś z naszych obserwujących ma jakieś pytania oprócz tego, kiedy zima, do naszych gości, to zapraszamy i zachęcamy, ponieważ już niedużo czasu nam zostało. Macie okazję do tego, by skorzystać z obecności naszych gości i podpytać o to, jak wygląda rzeczywistość prowadzenia własnego sklepu internetowego. No właśnie, o rzeczywistości trochę powiedzieliście, a teraz tak górnolotnie pamiętam, jak kiedyś Dawid wspomniałeś o tym, że sklep internetowy daje wam bardzo duże poczucie wolności. Co jeszcze? No ta wolność jest bardzo ważna. Wolność jest mega ważna, bo daje poczucie wolności i niezależności. Teraz już wyszliśmy z tego trybu, jak byliśmy wcześniej, gdzie byliśmy uzależnieni od deali reklamowych i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę wszystko mamy w swoich własnych rękach. Nawet jeszcze przed tym spotkaniem powiedzieliśmy, że Boże, jak to człowiek czasami tak nawet w tej swojej głupocie może mieć tyle szczęścia, wydaje mi się, że jako Dendikor jesteśmy szczęściarzami pod wieloma względami, to na pewno to, że nie odłożyliśmy o kolejny rok tego projektu, bo już myślenie o tej męskiej szafie to tak od 2-3 lat gdzieś tam krążyło cały czas, ale w końcu w tym 2019 roku powiedzieliśmy, wóz albo przewóz robimy, albo nie robimy. I aż strach byłoby pomyśleć, gdybyśmy teraz tego e-commerce'u nie mieli w tej sytuacji, jaką mamy chociażby teraz. To wasze miejsce w sieci, oprócz bloga oczywiście, ale to takie miejsce sprzedażowe typowo, do którego możecie zawsze wstąpić i zachęcać, prawda? Natomiast co polecilibyście każdemu, kto chciałby zacząć właśnie teraz, jeśli chodzi o sklep internetowy? Myślę, że ciężko byłoby jakąś taką jedną uniwersalną poradę dać, bo to bardzo wszystko zależy od branży. Nie wiadomo, co w tym sklepie internetowym będzie sprzedawane. Na pewno twórcy, którzy gdzieś obracają się wokół tematów artystycznych, mogą dorzucać swoje wartości związane z artyzmem. Bardzo wiele osób jest zainteresowanych kulisami pracy. Myślę, że to w sumie przy każdym produkcie jest fajne, więc warto w swoich gdzieś tam kanałach nadawać autentyczności i takiej bliskości z produktem, który powstaje. Nieważne, czy malujemy farbami obrazy, rysunki, cokolwiek, czy właśnie wypuszczamy nową linię kosmetyków, pokażmy ludziom zaplecze. Zaplecze bardzo fajnie uwiarygadnia produkt, cały proces i trochę buduje zaufanie do tego, co się robi. A jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej mówiłaś, że rzeczywistość to jest jedno, ale co jeszcze daje nam sklep internetowy? Trochę przestawia nasze myślenie o nas samych i o tym, co możemy zaproponować ludziom. My po prostu co rusz wpadamy na nowy pomysł produktu albo usługi, który możemy zaproponować w sklepie. Oczywiście to później przechodzi cały proces weryfikacji u nas w środku, no ale też w tym momencie myślę, że nie jest wielką tajemnicą, że pracujemy nad pewnym dodatkowym projektem, który się w formie fizycznej właśnie pojawi w naszym. A sklepie. Właśnie miałam pytać o plany rozwoju, więc w dobrym momencie. Czy możecie zdradzić, co planujecie w związku z przyszłością waszego sklepu? Bliska przyszłość to produkt premium, który teoretycznie na rynku jest, ale paradoksalnie nie w najprostszej i najbardziej przydatnej formie. Tak, enigmatycznie. To zdecydowanie, a z takich rzeczy, no, które są jasne, no to tak jak już Karol wspominał, będą kolejne książki, publikacje, bo strasznie jara nas kolokwialnie rzecz ujmując cały proces produkcyjny, kiedy się go dobrze zaplanuje i nie przebiega się maratonu w formie sprintu, to zdecydowanie. No i jesteśmy też w stałym kontakcie z naszymi odbiorcami i cały czas realizujemy tę strategię crowdsourcingu. Pamiętam, jak
kilka miesięcy temu uskuteczniliśmy taki temat właśnie przez newsletter, poszła informacja, że można się zapisać na rozmowę telefoniczną z nami i odbyliśmy 50 takich rozmów i z tego tematu też byliśmy w stanie wyciągnąć dużo takich ścieżek potencjalnego rozwoju, więc na pewno będzie można się spodziewać, że w naszym sklepie się pojawią właśnie produkty cyfrowe, ten enigmatyczny produkt, o którym wspomniał Karol. No czekaj, coraz więcej osób nas maltretuje też o jakieś akcesoria i ubrania, zobaczymy. Tu akurat wiemy, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i trzeba byłoby naprawdę mocno na tym posiedzieć, ale kto wie, zobaczymy. Może taka moja deklaracja sprzed kilku lat, że od odzieży, produkcji odzieży i w ogóle tego typu rzeczy jak najdalej, bo to są same problemy, może się to zmieni i wejdziemy też w ten rynek. Ja bym miał taką poradę dla osób, które już zaczęły, może nie dopiero zaczynają, ale już zaczęły, bo czasem sami się na tym łapiemy, że w całym tym ferworze ilości pracy, która jest związana z e-commerce'em i produktem, nie mieliśmy czasu, żeby wziąć nasz produkt do ręki, spojrzeć na niego, przede wszystkim uświadomić sobie, że on istnieje, ale też szczerze sobie powiedzieć, kurczę, to jest naprawdę dobry produkt. I często, kiedy sami korzystamy z tej książki, bo czasem tak jest, że po prostu sami z niej korzystamy, bo jest na tyle złożona i jest takim produktem, który nam gdzieś tam to umożliwia, to mówimy sobie, ej, ale tu jest bardzo dużo wartości dodanej i nie ma niczego złego w tym, żeby samemu przed sobą to przyznać i często jest fajnie to zrobić, bo to daje jakiś taki dodatkowy wewnętrzny motor do tego, żeby po prostu dalej to ciągnąć i wierzyć w to, że co robimy bardzo ma sens, ale nie pod kątem biznesowym, tylko pod takim kątem czysto ludzkim, mentalnym, że to, co robię, ma sens. Tak, a praca influencera i też no, osoby prowadzącej e-commerce, która żyje od projektu do projektu, czyli jeden projekt się kończy, od razu myślimy o kolejnym, może mieć jedną poważną wadę, że brakuje nam czasu na cieszenie się efektami swojej pracy. I właśnie jak po tym całym właśnie najgorszym okresie, gdzie prawie nam się zespół rozpadł, gdzie prawie zbankrutowaliśmy, gdzie postawiliśmy wszystko na jedną kartę, było mega przyjemnie już na spokojnie usiąść i powiedzieć sobie, ej panowie, ale wiecie co, wiele osób już dawno by sobie strzeliło w łeb, a my nie dość, że sobie nie strzeliśmy, to jeszcze dalej robimy dodatkowe rzeczy, mamy kilka tysięcy osób, które na to czekają, korzystają, dzielą się historiami i rozwiązaliśmy ich naprawdę konkretny problem, wpłynęliśmy na poprawę jakości tego życia. Każdemu twórcy i każdej osobie, która prowadzi swój e-commerce, życzymy, żeby takich momentów zatrzymania się w tym pędzie było jak najwięcej, bo no, trzeba skądś czerpać tę pozytywną energię, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie. Teraz zbliżamy się powoli do końca. Bardzo Wam dziękuję za odpowiedź. Natomiast chciałam Wam zadać jeszcze jedno z ostatnich pytań, a mianowicie, czy już macie plany na Black Friday, okres świąteczny? Czy to już wszystko jest poukładane, zaplanowane, no i przygotowane do tego, żeby zbierać owoce tej pracy? Gdybyś zapytała nas w zeszłym roku w tym samym okresie, to byśmy powiedzieli nie, ale w tym roku tak. Już od sierpnia wdrażamy nową strategię na drugą połowę właśnie tego roku, no bo nie ma co się oszukiwać, to jest okres żniw i to brzmi może brutalnie, no ale no tak jest, taka sytuacja, tak nam to wygląda, więc rzeczywiście konsekwentnie realizujemy właśnie naszą strategię. Dzisiaj ten live przecina nam spotkanie zespołu właśnie w połowie dokładnie, więc tak to wygląda. A Karol, może byś właśnie powiedział, co będziemy szykować na ten temat Black Friday'owy i świąteczny, czego będzie można się u nas spodziewać? Na pewno będzie się można u nas spodziewać trochę powrotu do propozycji pewnych produktów, które można kupić, bo to jest coś, z czego bardzo wiele osób korzystało, a co trochę zaniedbaliśmy w ostatnim czasie i do tego będziemy wracać. I cała ta strategia, o którą pytasz, jest już rozpisana od października do końca roku. Wszystko jest w pięknej, ogromnej tabelce Excelowej. Każdy ma swój kolor, każdy skrupulatnie, każde zadanie odznacza, jeżeli zostało zrobione, a jeżeli nie może tego zrobić w jednym dniu, to jest to przesuwane i informowane jest o tym, że będzie to dnia następnego. I dzięki temu, dzięki takiemu zaplanowaniu, przez to, że tych projektów jednak mamy kilka, no bo mamy dodatek, mamy enigmatyczny produkt premium, mamy właśnie Black Friday, mamy Mikołajki i Święta, czyli najlepszy okres sprzedażowy, jaki istnieje, zarówno w normalnych sklepach, jak i w e-commerce,
To wszystko jest dokładnie zaplanowane i czas mamy wypełniony, myślę, w 100%, czasem łącznie z weekendami. Więc jeżeli nawet mamy osoby, które nie są zainteresowane stricte tematem książki, to i tak po najlepsze propozycje prezentowe w obniżonych Black Friday'owo cenach, jak i w atrakcyjnych cenach w okresie świątecznym, zapraszamy na dandycore.pl. Będą ogromne listy propozycji, które będą oszczędzały nie tylko czas, ale także pieniądze. No i też będzie dużo darmowego jednak kontentu, tak, bo co jest tam blog trochę zaniedbaliśmy. Nam taki trochę ironiczny komentarz rzucił, że trzeba bardzo długo czekać na wpisy u nas, no to myślę, że teraz będą się pojawiały z częstotliwością, no z zegarkiem w ręku praktycznie będzie można się ich spodziewać. Jeden w tygodniu, nawet dwa. Och, to pięknie. Na koniec, bo tutaj widzę, że w naszych komentarzach na razie nic się nowego nie pojawiło, więc pewnie będziemy odpowiadać na pytania, które pojawią się trochę później. Natomiast ja mam ostatnie takie pytanie do Was już na koniec, które mam nadzieję da nadzieję naszym obserwującym, bo chciałam Was zapytać o to, czy każdy może założyć sklep internetowy i go prowadzić z powodzeniem? Każdy może, nie każdy powinien, jeżeli nie podejdzie poważnie do planowania i nie weźmie sobie do serca tego, o czym nie tylko my mówimy, albo bardzo wiele osób. I przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby sprawdzać background pewnych porad, żeby były one dawane raczej od osób, które z praktyką miały styczność ze sprzedażą, a nie tylko w teorii. Bo na teoretykach można bardzo mocno się przejechać. Tak, więc tutaj na pewno zanim podejmiemy decyzję o założeniu swojego e-commerce'u, warto wykonać tę całą pracę researchową, czy ten pomysł na produkt ma rację bytu, czy on rozwiązuje jakieś konkretne problemy, czy mamy komu go sprzedać, czy jesteśmy w stanie wiele wyrzeczeń dokonać, zanim właśnie ten produkt zostanie wprowadzony na rynek, a później czy jesteśmy przygotowani na tytaniczną pracę właśnie w wybijaniu się na tym szerokim rynku, który jest. Ale na pewno na koniec warto wspomnieć, że jeżeli mielibyśmy też coś powiedzieć, to na pewno Shoper jako platforma jest taką platformą właśnie, która pozwala bardzo gładko w ten świat wejść ze względu na wszystkie funkcjonalności, dodatki, zintegrowane płatności itd., itd. Myślę, że bez Was też nasz sklep nie byłby w stanie działać na takim poziomie i za co jesteśmy Wam wdzięczni. Dlatego też z taką radością przyjęliśmy właśnie tutaj opcję wystąpienia na tym live dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jesteście Wy, jest 15 tysięcy sklepów internetowych, z czego bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że każdy znajdzie odwagę i podejmie decyzję o tym, by taki własny sklep i e-biznes założyć, do czego gorąco zachęcamy i od razu mówimy, że nie będzie łatwo. Nie będzie. Przestrzegamy oczywiście i mówimy, że to jest możliwe na waszym przykładzie, tak jak mówiliście. Ale sprzedaż jest uzależniająca i trzeba też uważać, bo jak już się raz wkręcimy w sprzedaż, to później ciężko jest przestać. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Jeśli będą jakieś pytania, to na pewno na nie odpowiemy. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, a Wam życzę powodzenia w tym gorącym okresie, no by wszystkie plany udało się zrealizować tak jak je rozpisaliście w Waszym Excelu. Super. Bardzo dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.